się Wojtek Król. Nie nazywasz się Wojtek Król, bo ja wiem, kto się nazywa Wojtek Król. No na pewno nazywa się Wojtek Król, bo to jest dobry. Pokaż. Nie mam go przy sobie. Jasne. Nazywam się ja pójdę, Świet. Pójdę do Kozi. Jeszcze raz, Paweł Świet się nazywam. Świet Paweł. Jestem z Dublina. Skąd? Z Dublina. Tak? Żyję w Warszawie. A widzisz, ja mam jeszcze coś ciekawego. A... Znalazłem się, bo razem z moimi znajomymi z zespołu Pieśni Tańca. Jak się nazywa? Zespołu Głównej Handlowej. SGH. SGH. Wzięliśmy udział w konkursie, nakręciliśmy bardzo fajny film, który jest dostępny też na YouTubie, można go zobaczyć. Centymetr SGH się wpisuje i wyskakuje fajny filmik. 3-minutowy, który pokazuje, dlaczego nie jesteśmy zajebiści. Można przeklinać tutaj? Nie. To zakończymy na przekleństwie zajebiści. Tak. No i się dostaliśmy. Dobrze. Z tego względu, że inni mogą pojechać we wrześniu, a ja mogę pojechać teraz, to ja jestem sam z tego zespołu. Aha, ale nie czułeś się samotny. Nie, w tym towarzystwie nie mogę się czuć samotny. A jacy ludzie przyjechali? Znaczy, popłynęli w rejs. Teraz? Na tym tak. Rejsie? Zbitek osób, bardzo różnych. Bardzo różnych charakterów, bardzo różnych zainteresowań, o bardzo różnych zainteresowaniach i sposobie bycia, ale klimat miejsca wymaga od nas, abyśmy się zintegrowali, jakoś współżyli i współgrali. I myślę, że nam to wychodzi. Ja też tak myślę. A powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona część na statku? I dlaczego jest to dziób? Zgadnij, dlaczego się dziób na dziób? I jak się nazywa ta lina? To jest V... Chyba kontra V. Kontra V, dziękuję bardzo. Tak, to jest kontra V, którą stadaczę. Dlaczego lubię dziób? Bo tutaj sobie lubię leżeć i słuchać, jak statek Chopin rozbija fale i ten szum fal jest tak uspokajający i tak mnie pozytywnie nastraja, a tak lubię to przebywać. Aha, a gdzie najbardziej buja na statku? Właśnie na dziobie. Mhm, a na czubku Bóg Szprytu byłeś? Byłem, parę razy. Bez przesady. Dobrze, no to dziękuję bardzo.